gotuję wam pączka. Będzie taki obfity. Co? Gotuję wam pączka. Będziesz, chłopcze, syty. Co? Ja bardzo przepraszam za brak makijażu oraz nieuczesane włoski, ale witam was pierwszy raz w mojej kuchni. Dzisiaj bez Łucji. Zira poszła na zakupy bez mnie, ale mam dla was niespodziankę. Dzisiaj nauczymy się gotować. Tak będziemy, moje kochane, gotować. Gotowanie jest to cecha, która w dzisiejszych czasach umiera. Wasza Mariolka biegnie wam z pomocą i dzisiaj nauczy was czegoś bardzo skomplikowanego, a zarazem niezbędnego, żeby wasz mężczyzna poczuł się kochany. Tak, kochani. Zabieg jest bardzo, bardzo specyficzny i bardzo skomplikowany. Dlatego notujemy, dziewczęta, notujemy, to jest taka karteczka, długopis i zaczynamy. Dzisiaj nauczymy się gotować wodę w czajniku. Witajcie, serduszko, rondelek. Ten tytuł, który dzisiaj będziemy wam prezentować, jest to tytuł, który pozwoli wam zdobyć miłość swojego życia. W dzisiejszych czasach, kiedy każda myśli tylko o sobie, w końcu może się nauczyć, jak wsadzać wodę do rondelka. Kiedy mama mówi przez żołądek do serca, to pomyślcie... Nie ma na myśli operacji na otwartym żołądku, bez znieczulenia. Nie, dziewczyny. My dla was chcieliśmy właśnie, chciałyśmy. Dla was, kupu. Pupu, nie wiem, czemu strzelam z warkocza. To ja strzelam z warkocza. O, trafiona, zatoczona, serce umieram. Dzisiaj mamy dla was Księcia Przypływów, który to jest absolutnie fantastycznym tytułem. Jakiego księcia? Przepisów. Ale przypływów też byłam, widziałam. O. Tak, tam dużo płynów jest rzeczywiście. No, jest, tak, przypływem. Tak. Po tym tytule musiałam uzupełnić płyny. Główni bohaterowie mieszkają razem w jednym mieszkaniu. Ubijają trzepaczką jajka. Ugniatają ciasto. Mariolka, ty jesteś zawsze taka dosłowna. Taka obierają parówkę. Chyba banana. Sadzają makaron. Mamy tutaj całkiem interesującą intrygę. Naprawdę całkiem fajną, przyzwoitą według mnie historyjkę o chłopaku, który chce zostać kucharzem. Kucharzem, ponieważ jak to tutaj wcześniej powiedziałyśmy, dziewczyny, przez żołądek do serca stwierdził, że skoro ktoś czuje jego potrawy, że dobrze smakują, to musi iść właśnie tym torem. Wchodzi sobie do mieszkanka, w którym mieszka trzech właśnie dodatkowych facetów. Wynajmuje to mieszkanko, każdy ma swój osobliwy charakter. Dla nich zaczyna gotować i wtedy zaczyna się, że tak powiem, intryga. Crème de la crème. Crème de la crème, właśnie. Jest to historia zupełnie nietypowa, haha, ponieważ tych czterech facetów, każdy z nich jest zupełnie inny. To, co ich łączy, to piękne, słodkie twarze, zapadłe klaty i miłe uśmiechy. To, co dla nas natomiast jest ważne, to, że jest to jednotomowa historia, czyli finał musi nastąpić tutaj. Ja o tym finale to trochę później. Tego, czego mi brakuje w tym tytule, to tak naprawdę, skoro to jest, nawet jeśli to ma być yaoi o gotowaniu, że brakuje mi przepisów. Brakuje mi tego, że na przykład otwieram sobie ten tom i widzę, że te przepisy, które tworzy nasz główny bohater, są naprawdę prawdziwe, wyczuwalne, namacalne i że potrafią być przepyszne, niczym jajka na twarde oblane w zajebistym majonezie. Hu, hu, hu. A tu jest intryga? Tak, są dwie intrygi. Aha. Dokładnie. Pierwszą z intryg to jest główny bohater próbujący zdać egzamin na kucharza i drugą intrygą jest osobnik, który na początku zupełnie nie ma na niego wpływu, na jego parówkę, if you know what I mean, który chce zostać aktorem i dostaje casting. To, co już mnie wkurza na samym początku, to to, że narysowana jest standardowo. Postacie, pomimo tego, że starają się wyróżniać na tle innych postaci, tak naprawdę nie wnoszą zbyt wiele do tej historii. Same motywy, które zostały na początku wprowadzone, kończą się nijak. Tak naprawdę cała ta historia z gotowaniem, z różnymi studentami jest tylko przygrywką i przykrywką dla głównego... Do obierania parówek, licha!
Natomiast to, co mi przeszkadzało w tym tytule, to fakt, iż główni bohaterowie są strasznie nijacy tacy. Tam żaden nie ma nawet szczypty charyzmy, pewności siebie, to takie są... Takie ciupki są, no, takie ciupki, byle jakie, no, można ich tam ze sobą pomylić, dziewczyny, no. Otoczka fabularna ma prowadzić tylko do jednego, żeby chłopaki nadziali się na szaszłyk. Już okładka mówi, że będzie finał, natomiast to, co mnie się bardzo podobało, to na pewno okładka. Kreska, tak jak Mariolka była tutaj łaskawa wspomnieć. O, łaskawa! Jest taka, no, no tak jak w klubie wczoraj, no. Chłopak do mnie, czy będziesz łaskawa klęknąć? A ja, no dobra. Muszę nauczyć się w tej Warszawie asertywności. Podobało mnie się, ale bez rewelacji, zupełnie. No takie przeczytałam i zapomniałam, zupełnie, no. Zupełnie. Jak już powiedziałam, skoro to ma być manga kulinarna, więcej przepisów, jej, no jasne, są jajka, jest parówka i tam parę zastosowań, prawda, żeby zrobić wyśmienite danie egzotyczne, ale nic poza tym. Tytuł miał naprawdę duży potencjał. Gdyby według mnie dodać te przepisy kulinarne, zakończyć wątek fabularny, jeśli chodzi o te kulinaria i do tego skupić się na nim całkowicie, mielibyśmy całkiem fajną historię. Mamy tutaj tylko i wyłącznie zalążek fabularny do poznania się dwóch bishonenów, którzy na końcu, no, będą gotować. Choćbyśmy chciały dla najbardziej wytrwałych fanek yaoi, jest to historia, o której zapomną natychmiast. No, gdyby ci bohaterowie nie byli tak nijacy tacy, no to mnie bardzo bolało. No ja bym chciała, żeby jeden był, nie wiem, choćby chociaż głupi, albo dzielny, albo tchórzliwy, a tu nie ma nic. To są takie chłopaki, że jakby stanęły, a za nimi byłaby ściana, no to wiecie, dziewczyny. Jedyną rzeczą, która jeszcze mnie strasznie zaintrygowała, to fakt tego, jak oni walczą z tym homoseksualizmem, który w nich narasta. W pewnym momencie robią taką grupową randeczkę, co ma na celu jednak przekonać ich w tym, że są mężczyznami. Junko, narysowałaś ładną okładkę i tyle o tobie mogę fajnego, dziewczyno, powiedzieć, natomiast poza tym, no, nie mam nic do powiedzenia, bo ta historia jest po prostu słabiutka, rysunki są w najlepszym razie przeciętne, okładeczka jest ładna i to tyle. No. Temu tytułowi niestety nie mogę dać więcej jak 2 na 10. To ona jest w naszym duecie odważniejsza. Ja wam powiem, że ja dam 2,5 na 10, bo chcę się wyróżniać. Książę przepisów przypłynął, odpłynął, przeczytacie, zapomnicie. Dobrze, że jednotomówka z ledwością, przeciętna, ale raczej słaba, niestety. Kochane, trzymajcie się, uczcie się gotować, bo stara mądrość życiowa jest prawdziwa. Przez żołądek do serca mężczyzny, to jest prawda. To samo na odwrót, chłopaki. Kiedy powiecie swojej wybrance, że potraficie gotować, ona będzie w stanie dla was zrobić wszystko. 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 My się z wami teraz żegnamy, papatki. Buziaczki, buziaczki. A ja wracam do gniatania ciasta. A ja do robienia paróweczek. Pa, pa. Z kiszki. Pa. Pa.